Dobra wiadomość dla mieszkańców Radomia. Znów będą dotacje na likwidację pieców węglowych. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 500 000 zł. Średnie dofinansowanie dla jednego gospodarstwa domowego wyniesie około 5 000 zł. Po likwidacji rządowego programu Kawka miasto postanowiło samo pomóc osobom chcącym wymienić piec węglowy na inne źródło ciepła. Ten program to, proszę Państwa, kontynuacja działań, które podjąłem jako prezydent w roku 2015. Przypominam, że wtedy pozyskaliśmy duże pieniądze w ramach rządowego programu Kawka 2. Dzięki temu udało się zlikwidować 401 palenisk. Prezydent Witkowski ma nadzieję, że samorządy nie pozostaną osamotnione w tych działaniach i na nowo zostanie uruchomiony rządowy program, który pomoże dbać o jakość powietrza. Mam nadzieję, że w przyszłości polski rząd ocknie się i zdecyduje o przywróceniu tego typu działań, bo to ważne pieniądze, pieniądze, które zainwestowane w takie działanie wprost przekładają się na jakość powietrza, a jak wiadomo, ta jakość ma olbrzymi wpływ na to, jak postrzegamy miejsce, w którym żyjemy. W 2014 i 2015 roku dzięki dotacjom z rządowego programu Kawka oraz pieniądzom z budżetu miasta zostało zlikwidowanych prawie 600 pieców węglowych, które zostały zastąpione innymi systemami grzewczymi. Tego rodzaju programy są bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców. Większość miast w Polsce ma takie programy, które w jakiś sposób pozwalają mieszkańcom na obniżenie tych kosztów i częściowo zmuszają gminę do pokrycia tych kosztów. No, nasze powietrze jest naszym wspólnym dobrem. To jest pozytywne, bardzo dobre i skuteczne. Nasz kolega, wśród nas jest taki kolega, co mieszka na Zbrowskiego i potrzebuje tej pomocy. Przede wszystkim chodzi o zanieczyszczenie. Wiadomo, że te CO2 mamy duże stężenie. Chodzi o czyste powietrze, żebyśmy mieli w Radomiu. Projektem uchwały w sprawie dotacji na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii wkrótce zajmą się radni. Kwota, jaką zmieniliśmy poprzednią uchwałę, jest dopłata 200 zł do 1 kW. To jest w przeliczeniu taki jednorodzinny domek, to jest około 25 kW, więc to daje kwotę około 5 000 zł dotacji plus dodatkowo 200 zł dotacja za likwidację paleniska. Nabór wniosków planowany jest na kwiecień. Prawo i Sprawiedliwość nie wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych, twierdzi prezydent Radosław Witkowski i odpiera zarzuty związane z brakiem pieniędzy na przebudowę Alei Wojska Polskiego. Zdaniem prezydenta politycy partii rządzącej próbują odwrócić uwagę od swoich wcześniejszych deklaracji, pod którymi podpisał się nawet prezes Jarosław Kaczyński. Kilka dni temu na konferencji prasowej posłowie PiS stwierdzili, że Radom stracił 60 milionów złotych, które ich zdaniem miasto miało zagwarantowane subwencji drogowej na przebudowę Alei Wojska Polskiego. Idąc tym tropem myślenia, możemy stwierdzić, że Radom stracił 100 milionów złotych w wyniku decyzji parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości 16 grudnia ubiegłego roku, kiedy to w trakcie głosowania ustawy budżetowej na rok 2017 parlamentarzyści PiS-u, wśród nich posłowie, którzy zorganizowali tę konferencję, odrzucili poprawkę dotyczącą sfinansowania remontu Alei Wojska Polskiego w Radomiu. Przypomnijmy, że przebudowa Alei Wojska Polskiego to jedno ze zobowiązań posłów PiS zapisane w kontrakcie dla Radomia. Brzmiało dokładnie tak. Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Radomiu finansowana z budżetu państwa. Uważam, że kontrakty, swoje zobowiązania wyborcze należy realizować. To, co ja zaproponowałem mieszkańcom Radomia w roku 2014, tak budowa hali widowiskowo-sportowej czy budowa trasy NS, konsekwentnie i z pełną determinacją realizuje. A my dzisiaj mamy prawo wymagać od parlamentarzystów PiS-u realizacji zobowiązań wyborczych zawartych w ważnym dokumencie, jakim jest kontrakt dla Radomia. Posłowie PiS oświadczyli, że z subwencji drogowej miasto na przebudowę Alei Wojska Polskiego może otrzymać 60 milionów złotych. To nieprawda, bo nie istnieją jakiekolwiek dokumenty, notatki, które wskazywałyby na to, że mieliśmy zagwarantowane jakiekolwiek pieniądze. Subwencja drogowa to działanie ministra infrastruktury od wielu, wielu lat. To pieniądze, o które mogą się ubiegać różne samorządy. Praktyka pokazuje, że dotacje
dotacje, które otrzymują samorządy w ramach subwencji, najczęściej nie przekraczają kwoty kilku milionów złotych. Szacunkowy koszt przebudowy Alei Wojska Polskiego to 120 milionów złotych. Władze miasta wielokrotnie powtarzały, że nie są w stanie sfinansować tej inwestycji. Miasto przygotowało dokumentację projektową, która jest już gotowa i w każdej chwili możemy ogłaszać przetarg, ale oczywiście jesteśmy świadomi, że to jest droga na terenie miasta Radomia. Dlatego też chcemy pomóc politykom Prawa i Sprawiedliwości w realizacji tej inwestycji i jasno deklaruję, że jesteśmy w stanie sfinansować to przedsięwzięcie w wysokości 20% całej wartości projektu. Dlaczego 20%? Bo takie są dobre praktyki realizowania projektów z udziałem środków budżetowych. Jak zaznacza prezydent Witkowski, przebudowa Alei Wojska Polskiego to inwestycja bardzo ważna i potrzebna, ale dla niego priorytetem jest to, do czego zobowiązał się w kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku posłowie PiS naprawią swój błąd, a ja na razie skupiam się na tym, na co radomianie zagłosowali, czyli ruszamy z budową trasy NS, rewitalizacją miasta kazimierzowskiego, kontynuujemy radomski program drogowy i budujemy Radomskie Centrum Sportu, powiedział prezydent Radosław Witkowski. W drugiej połowie roku rozpoczną się prace przy budowie trasy NS na odcinku od Beliny Prażmowskiego do Żeromskiego. Mimo braku w tym roku subwencji drogowej, inwestycja będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Władze miasta podjęły również decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem kolejnego etapu budowy tzw. obwodnicy śródmiejskiej, odcinka od ulicy Żeromskiego do Kozienickiej. Budowa trasy NS to jedno z podstawowych zobowiązań, jakie przed wyborami podjął prezydent Radosław Witkowski. Trasa NS to element i narzędzie rozwiązania największego problemu, jeśli chodzi o Radomskie Śródmieście, czyli odkorkowanie Radomskiego Śródmieścia. To alternatywna trasa do ulicy 25 Czerwca i trasa, która ma właśnie odkorkować ulicę 25 Czerwca. Prezydent przypomina, że w 2019 roku prace na ulicy 25 Czerwca rozpoczną wodociągi miejskie. Wymieniona zostanie sieć wodno-kanalizacyjna. Stąd tak ważne jest, aby w roku 2019 śródmiejski odcinek trasy NS już funkcjonował i był dostępny dla naszych mieszkańców. Według założeń władz miasta pierwszy odcinek, którego częścią będzie przebudowany wiadukt w ulicy Słowackiego, zostanie oddany do użytku w drugiej połowie przyszłego roku. Fragment od Młodzianowskiej do Osiedla Południe w 2019, a od Żeromskiego do Kozienickiej w 2020. Odcinek od ulicy Żeromskiego do ulicy Kozienickiej. Odcinek, który dotychczas w ogóle nie był rozważany jako odcinek do zainwestowania. Na najbliższej sesji radni będą głosować nad wnioskiem, którym wpisujemy do projektu wydatków na ten rok odcinek trzeci trasy NS. Wpisanie trzeciego etapu trasy NS do wieloletniej prognozy finansowej pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych. Na budowę pierwszego i drugiego etapu trasy NS Urząd Miejski zapisał w wieloletniej prognozie finansowej miasta 50 milionów złotych. I to wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.